zarząd klubu postanowił zatrudnić Czarka Stefańczyka w Akademii Młodego Piłkarza. Czarek będzie pełnił funkcję dyrektora Akademii, z czego niezmiernie się cieszymy, że Czarek zgodził się piastować taką funkcję. I też myślę, nadszedł moment, żeby się też pochwalić utrzymaniem certyfikatu Złotej Gwiazdki przyznanej przez Polski Związek Piłki Nożnej na prawie 600 szkółek, które uczestniczyły w certyfikacji. W tej chwili zostało 310 tych szkółek. My jesteśmy w setce szkółek, które mają Złotą Gwiazdkę, z czego jesteśmy bardzo dumni. Po rocznym audycie, który Polski Związek Piłki Nożnej przeprowadził, utrzymaliśmy tą gwiazdkę i będziemy dalej kontynuowali tą pracę z dzieciakami i z młodzieżą. Bardzo się cieszę z tego, że mogłem dołączyć do tego klubu po tylu latach nieobecności. Cieszę się, że będę dyrektorem Akademii Młodego Piłkarza, bo to było dla mnie celem numer jeden, jak tutaj wracałem, że kiedyś będę chciał pomóc temu klubowi. Nie tylko klubowi, bo chcę pomóc wszystkim dzieciom, czy całej młodzieży radomszczańskiej, żeby nie było tak, że przez ostatnie 15-20 lat nikt nie zadebiutował nawet na poziomie pierwszej ligi czy ekstraklasy. A proszę mi wierzyć, to nie jest jakiś poziom nieosiągalny i moim celem, marzeniem jest to, żeby w niedalekiej przyszłości było kilku, nie jeden, nie dwóch, tylko kilku, 10 może nawet piłkarzy, którzy kiedyś zagrają na tym poziomie ekstraklasy pierwszej ligi. Mówię, chcę odpowiadać za to, żeby klub się rozwijał, żeby dzieci miały na czym trenować. Wiadomo, są lata zaniedbań, bo ja wyjeżdżając z tego miasta prawie 20 lat temu, wracam i zostaje praktycznie to samo. Baza praktycznie się nie zmieniła. Wiem, że teraz powstanie jakieś tam boisko. Cieszę się, że dzieci będą mogły trenować w lepszych warunkach, a ja zrobię wszystko, żeby po prostu pomóc tego. Tak jak prezes powiedział, cieszymy się, że w gronie, jesteśmy w elitarnym gronie, bo jest około 100 klubów, które mają tą złotą gwiazdkę. Wiele większych miejscowości, też pewnie większych klubów nie może się tym pochwalić. Chcemy to pielęgnować, cieszymy się z tego bardzo. I ja przychodzę tu z jednym założeniem, żeby też to rozwijać tą akademię, żeby nie tylko dzieci, ale też i rodzice byli dumni z tego, że ich dzieci trenują w RKS Radomsku. Pół roku temu, gdy kontaktowałem się z Czarkiem, rozmawiając na temat jego powrotu, to od początku mieliśmy nadzieję, że Czarek wzmocni nie tylko pion sportowy, ale myślę też pion administracyjny, organizacyjny klubu. No tak to już jest i Czarek z tym się chyba pogodził, że osoby takie jak on z takim doświadczeniem, jak przechodzą na, w cudzysłowie, sportową emeryturę, muszą to doświadczenie gdzieś tam przełożyć do budowy tego klubu, w którym zaczynali, jak wracają do swojego miasta. I Czarek od początku chciał nam pomagać, jest w bliskim kontakcie z zarządem, podejmujemy sporo decyzji, sporo rozmawiamy razem o tym, jak ta akademia ma wyglądać. Mi zawsze utkwił w pamięci taki cytat Czarka, który mówił, że on, jego napędzało to, jak był młody, jak jeździł za Krzynówkiem, za Jackiem Krzynówkiem na treningi rowerem i był szczęśliwy, że może z Krzynówkiem w jednej drużynie trenować. Tak teraz liczymy, że będą szczęśliwi również ci, którzy będą trenować pod okiem Czarka Stefańczyka. Co jest ciekawe, to te najmłodsze roczniki, które w naszej akademii są w tej chwili, to jest rocznik 2015. Za chwilę powiemy o nowym projekcie, już bezpośrednio, można powiedzieć, produkowanym przez Czarka. To są roczniki dzieci, które mają swoich rodziców mniej więcej w wieku Cezarego. To są też rodzice, którzy pamiętają Czarka z gry, czy to w Ekstraklasie, czy jeszcze w RKS-ie i zapewne nie będą bali się dać swoich dzieci pod opiekę i pod rozwój do Akademii sygnowanej nazwiskiem Cezarego Stefańczyka. Myślę, że to, co najważniejsze, Czarek powiedział, że tych piłkarzy z Radomska w wyższych ligach nie ma, to musimy zmienić, ale musimy to zmienić poprzez budowanie marki RKS Radomsko i wspólnej marki piłki radomszczańskiej. Myślę, że tutaj też wiele zaniedbań przez ostatnie lata było, do których również się przyznajemy i myślimy, że tutaj Czarek pomoże nam
zintegrować środowisko piłkarskie i co za tym idzie, stworzyć silniejszy ośrodek piłkarski w mieście. Trzy zdania na temat nowego projektu, projektu, od którego zaczynamy współpracę. Otwieramy przedszkole RKS Radomsko, będziemy trenować dzieci od drugiego roku życia. Chcemy, żeby w obliczu też tej pandemii, okresu, kiedy tego sportu uprawianego też na dworze jest dość mało, te dzieci miały okazję wraz z rodzicami uczestniczyć w zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach sportowych, w których niekoniecznie najważniejsza będzie rywalizacja i piłka nożna, ale przede wszystkim ruch i chyba integracja też z rodzicami, bo jak wiemy, świat jest dość zabiegany i ciężko czasem o chwilę z tatą czy z mamą. Nazywamy to przedszkole, dlatego że będą to zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym. Od drugiego roku życia w zasadzie będzie można z dzieciakiem przyjść na takie zajęcia. Czarek zadba o to swoją osobą, jakby wiedzą i przede wszystkim tym, że również jest tatą, żeby te zajęcia były ciekawe, żeby naprawdę był to dobry czas integracji, dobrej zabawy i jakiegoś takiego wprowadzenia dziecka w sport, bo być może właśnie na tym etapie dwu czy trzylatka przegrywamy walkę z komputerem, z jakimś telefonem czy tabletem. Jeśli tych zajęć byłoby więcej od naprawdę małego dziecka, to być może to dziecko dłużej byłoby aktywne fizycznie.